Dzień dobry. Trochę czasu znalazłem, bo lot był wczoraj i chciałem nakręcić krótki film, co tam w mojej hodowli słychać. Ostatni film był po trzecim locie konkursowym. Teraz już jesteśmy po dziewiątym. No, jesteśmy w przedziale dla samczyków. Powiem tak. Samce, katastrofa, jeszcze raz katastrofa, chyba nie potrafię samcami latać, tak mi się wydaje, muszę to w zimę wszystko sobie poukładać w głowie, zastanowić się, no ale mówię, no jest samce, katastrofa, nie? Samcików zostały dwa, no ale mogę powiedzieć, już nimi nie lecę, to jest ten delikwent. I ten. Już nimi nie lecę, 6 lotów poleciałem. I po 6 lotach, po 6 czy po 7 lotach, 2 samce zostały. I ten tam co poszedł, to kurde, aby jeden konkurs. Tak, to bardzo słabo. Ten na treningach przed lotami cały czas był pierwszy na głębniku. Loty przyszły, ani jednego konkursu. Nie ginęły, wracały tam, nie wiem, pół godziny, 40 minut po konkursie, no ale konkursów nie zdobywały. No, muszę się trochę zastanowić i ogarnąć, przemyśleć to wszystko, jak to zrobić. Tu dwa wrzuciłem z rozpłodu, samczyki, żeby dla samiczek były. Nie. No mówię, o samcach to nie ma co gadać, bo jest nędza, nie? Najbardziej mnie boli, zginął ten jasny kubeczek. On tam robił te konkursy, on leciał trochę dłużej. No, zginął tydzień temu na 600. No, szkoda. Mam nadzieję, że może wróci. Może tam gdzieś wszedł do jakiegoś dobrego hodowcy, co go odkarmi i go puści. Może sobie wziąć tipesa w nagrodę. Nie przeszkadza mi to. No. No katastrofa, no słabe u mnie samczyki, nie wiem, no nie potrafię chyba lotować. Teraz przejdźmy kurde do samiczek. Do samiczek. Samiczki, no myślę, że robią robotę, nie? Na dzień dzisiejszy mam 8 samiczek, 3 starsze. 3 starsze samiczki. Pięć rocznych, tak. Dzisiaj wróciła roczna samiczka, na 6 locie zginęła. Ale jest z młodymi, nie wrzucam ją do starszych gołębi, ona i tak już nie będzie leciała. A nie wiem, może coś tam przynieść. Niby zdrowo wygląda. Ale nie będę ryzykował. No, tu samiczką te gniazda podłożyłem, te miseczki. No, są dwie frisbeeki, moją jajeczka sobie siedzą. I powiem szczerze, teraz na tym ostatnim locie, 9. To była 300. No, roczna samiczka. Tutaj ta pstra. Przyleciała pierwsza na gołębnik, nie? Tam 40 chyba 8, czy któraś tam? 48 chyba. No oddział, tak. Czyli niech sobie siedzą na tych jajkach, nie? Jeszcze został rocznym jeden lot. Za 2 tygodnie jest ostatnia 300. Na pewno pójdą, bo nie ma przebacz. Nie. Ja mam mało, ale lecę do końca. Chyba, że nie będę miał czym, nie? Może trochę opowiem o tych kurde lotach, których nie nagrywałem. Miałem nagrywać, miałem w ogóle przyloty nagrywać, ale wyszło troszeczkę inaczej. Na 4 locie 7 konkursików zdobyłem. No, to dla mnie bardzo dobrze. Tak. Najbardziej żałuję, zginęła mi ta moja pucharowiczka, tak, co na roczne zdobyła pucharek. Nie ma tego gołąbka. Nie. No, z
Z jednej strony kamień z serca mi spadł, bo człowiek huka na takie gołębia. No nie ma tego gołębia, tak? Miałem co do niej naprawdę duże plany i marzenia. Na piątym locie 600, 10 gołębi wrzuciłem, 2 w konkursie, tak? 2 w konkursie. Szósty lot to była 300, 15 gołębi wrzuciłem, 3 w konkursie, nie? Takie krótkie omówienie. Później siódmy lot, 600, 5 gołębi wrzuconych, 1 w konkursie. Ósmy lot, 600, 4 gołębie wrzucone, 2 w konkursie. No i teraz to była ta 300, 9 gołębi wrzuconych, 2 w konkursie, jednego brakuje na dzisiejszy roczniaczka, tak? No, tam co myślałem o tej mojej tak zwanej topowej parze rozbudowej. Okazało się, że nie jest topową parą rozbudową. No bo zginęła ta 518, to była pucharowiczka. Tam nie wiem, do chyba pierwsze 5 lotów to miała w konkursie, nie? Wszystkie. I ma chyba 5 konkursów, tak? 5 albo 4. Nie pamiętam. Chyba może 4. No ale zginęła, nie? Teraz ta roczna, co zginęła, to też z tej pary. Nie ma jej. Została tylko jedna samiczka dwuletnia po tej parze, tak? Wszystko tak to zginęło. Czyli one może w miarę latają jako młode i w miarę jako roczne. No ale później jest słabo, tak? No, ciężki sezon, myślę, że w całej Polsce. Kupę gołębi to bardzo dobrych poginęło ludziom. Tak, dużo oddziałów zakończyło już loty, tak, my jeszcze lecimy, ale też dużo osób zrezygnowało już z latania, bo straty, ja też mam bardzo duże straty, mi zostało na dzień dzisiejszy, no nie liczę tej samiczki, co dzisiaj doleciała, tak, to zostało mi 8 gołębi do lotów, bo tych dwóch samców też nie liczę, bo one nie pójdą, one do końca będą jako partnerzy dla samiczek. Te 8 samiczek teraz na maraton daje 3 gołąbki. 5-letnią tą czerwoną samiczkę. Tą ciemną dwuletnią. I tamta niebieska dwuletnia. O, 3 lecą gołąbki. Później na skwierzynkę, no chyba, że mi wszystkie te zginą starsze gołębie, to zakończę lotowanie w tym roku. Ale jeżeli mi chociaż wrócą 2 z tego maratona, zapowiada się ciężki, bo patrzyłem, że pod wiatr, wysoka temperatura, więc nie będzie letko, ale jak wrócą 2 tego samego dnia lub na drugi dzień rano, zdołam je odbudować, to pójdą te roczne na ten, kurde, na tą 300. Nie. Takie są moje plany, może się zmienią, tak, zobaczymy. No, co tu jeszcze dodać, nie? No, z samiczek, mówię, jestem zadowolony. Z samiczkami jakoś mi tam wychodzi to lotowanie. Może są łatwiejsze do ogarnięcia. No teraz lecę samymi samiczkami, to mam trochę lżej, bo samczyków już nie muszę oblotów robić, aby samiczki. Młodych też fajnie dostałem od kolegi, 11 gołębi, to pozdrawiam i dziękuję, jak na pewno, jak będzie oglądał. No. Na dzień dzisiejszy to mam chyba młodych 56, nie? Dzisiaj mi odeszły, nie wiem, na półtorej godziny, to tak na letko, nie? Jeden nie wrócił, ale przed wieczorem właśnie, jak już zamykałem teraz wyloty, patrzę, wrócił, nie? No, ta samiczka też się zawiesiła, ta jej dwuletnia, po tej może mojej byłej topowej parze rozpłodowej, ale hodowca okazał się, co weszła do niego, bardzo dobrym człowiekiem.
przełożył tylko tipesa na drugą nogę. I tak, żebym wiedział, że weszła, tak? No, no bo przyleciała tego samego dnia. Pewnie bym nie wiedział, gdyby tego nie zrobił. No. No, z góry mu dziękuję, jakby oglądał ten film, nie? W porządku, człowiek. Takich hodowców nam potrzeba, tak? No, bo to człowiek tu już dwuletnia, to już 3 lata dbał tego gołębia, tak? Młody, roczny, teraz dwuletni. No, to szkoda takiego ptaszka, nie? Dobra, będę kończył. Co tu jeszcze mogę dodać? No, mam coś tam jeszcze do ugrania, bo w intermistrzostwie jestem trzeci w sekcji. No, jak na razie po 9 lotach, jeszcze 3 loty zostały w intermistrzostwie, to zobaczymy, jak to będzie. Na razie zbytnio się nie, jak to się mówi, nie podniecam tym, bo teraz ciężki maraton i może mi nawet żaden gołąb nie wrócić, jak te 3 rzucę, bo to różnie może być. Także na razie o tym nie myślę. Tam wczoraj trochę o tym myślałem, ale już o tym zapomniałem i się nie nakręcam. Zobaczymy, co pokażą następne loty. Tak? Ta ciemna samiczka. O, teraz to tak się tutaj poskubała. Na ten moment jest najlepszym gołębiem w sekcji. O, strasznie mnie to zdziwiło, bo nie wierzyłem w tego gołębia. No, z jednej 600 była czwarta na oddział, nie? No. Nie wierzyłem w tego gołębia. Bardziej w tą właśnie, co zginęła pucharowiczkę. Miałem marzenia i plany do niej. A się okazało, że tu wyskoczył inny gołąbek, tak? No, tak to jest z tymi gołębiami. Nigdy nie mów nigdy i trzeba walczyć do końca. Nie. Jak tam będziecie oglądali, powiedzcie, czy nie wiem, na jakiś taki ciężki maraton pod wiatr. Do mnie to będzie prawie 800 km. Tam 796 patrzyłem chyba, czy 797, coś takiego. Nie, i to będzie upał i pod wiatr prawdopodobnie, to tak na razie pokazuje mi tam, nie wiem, może mam złą tą pogodę. To jak możecie, to napiszcie, czy warto dawać dwuletnie gołąbki na taki lot, czy lepiej dać tą pięcioletnią tylko samiczkę, a te dwa dwulatki zostawić. Bo wyniki wynikami, bardziej mi zależy na gołębiu, żeby nie zginął. Wynik jest, jak to się mówi, drugorzędny, nie? No, co tu więcej gadać? No, nie ma co gadać, bo już nagrywam prawie 13 minut. Nie ma sensu. Życzę wszystkim powodzenia, dobrego lotu. A i dla tych, co kurde, tych starszych trochę gołębi połapali, to żeby je, żeby moje wypuścili, nie? Bo mam mało gołębi, żebym miał czym latać w przyszłym roku. No bo jest ciężko. Teraz jeszcze jak ktoś na tym maratonie zginie. Nie wiem. Chyba samymi rocznymi polecę tylko 4 albo 5 lotów w przyszłym roku. Zobaczymy. Może się coś jeszcze podchodzi z tych gołębi, co poginęły. Może ludzie powypuszczają, podchowają. No, bardzo bym chciał, nie? Nie wiem, czy w przyszłym roku nie będę samymi samiczkami latał. To się okaże. Tu też trzeba przemyśleć zimę. Dobra, życzę wszystkim dobrego lotu, fajnych wyników, spełnienia marzeń. No, a wszystkim takim, co lecą w przyszłym tygodniu maraton, no, życzę, żeby wróciły wszystkie gołąbki. No i żeby kurde każdy był szczęśliwy z konkursów. Dobra, dobry lot, na razie, cześć wam wszystkim.